Muzyka, pogoda. Tak moi drodzy, czwartkowy wieczór to motokoropadło, zatem zaczynamy. A tematem dzisiejszego programu jest taki no, zapomniany, bo i też zniszczony później prototyp. Polskiego fiata 1100 PQP, zaprojektowany w pośpiechu, jednak wzbudził naprawdę sensację. Ale najpierw rozpoczniemy od troszeczkę takiego rysu historycznego, i może niezwiązanego z motoryzacją, taką epokę, gdy jeden z największych warszawskich placów nazywano Saskim. Od współczesności, w której nosi on imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Oddzielała długa, długa, dziejowa pauza. Kiedyś od zachodu ten plac zamykał monumentalny pałac Saski, któremu carski zaborca pod koniec XIX wieku dodał od wschodu zwaliste sąsiedztwo w postaci prawosławnego soboru Aleksandra Newskiego. Ten symbol niewoli zburzono w latach dwudziestych, a pieżeje wschodnią pałacu z urodziwą bryłą hotelu europejskiego domknął niedługo potem modernistyczny tak zwany dom bez kantów. W okresie niemieckiej okupacji placowi nadano imię Adolfa Hitlera. Jego główną ozdobą była wielka litera V podpalona w lipcu 1941 roku przez harcerzy z szarych szeregów. W grudniu 1944 roku Niemcy wysadzili plac Saski w powietrze. Jedynym po nim śladem jest mały fragment Kolumnady z grobem nieznanego żołnierza. Dlaczego o tym mówię? Dopiero na początku dekady Gierkowskiej ten fragment stołecznego centrum, noszącego za czasów PRL-u nazwę Placu Zwycięstwa, zyskał dzisiejszy kształt. Z hotelem Wiktoria od południa w połowie tej dekady z okazji 30-lecia wyzwolenia Warszawy i wkroczenia do lewobrzeżnej części miasta wojsk sowieckich i polskich. Zorganizowano na Placu Zwycięstwa wielką wystawę. Jedną z jej atrakcji było duże stoisko fabryki samochodów osobowych na Żeraniu. Publiczność wtedy szczególnie oblegała. Piękny, żółty prototyp, jaką noszący nazwę? Polski Fiat 1100 PQP. Oczywiście, kto tam wtedy był na Placu Zwycięstwa, e, Entuzjastycznie bardzo patrzył. Zwiedzający patrzyli na samochód entuzjastycznie. Choć y, oczywiście wielu Warszawiaków znało możliwości FSO, no i też polityczne priorytety tej państwowej motoryzacji, więc oczywiste było dla wielu, że na produkcję takiego samochodu nie ma raczej najmniejszych szans. Po tej wystawie nad polskim Fiatem 1000 kupę zapadła cisza. Przez wiele lat mówiono o nim mniej nawet niż o Srenie Sport, a jak przeczytałem, i można o niej przeczytać w wydanej książce Stanisława Szelichowskiego, 100 lat polskiej motoryzacji. Można znaleźć tylko jego zdjęcie, bez słowa komentarza. No, auto podzieliło prawdopodobnie los innych prototypów, które zniszczono u schyłku lat 70. -tych. Ośrodku Badań Rozwojowych Samochodów Osobowych w Falenicy. W latach 90. wynikało, że prototyp miał uświetnić wystawę, którą zresztą mylnie skojarzono z przypadającym na rok 1974 30 PRL. Polecenie budowy auta Biuro Konstrukcji Nadwozi Fabryki dostało latem roku 1973. Zapewne od samego ministra przemysłu maszynowego Tadeusza Wrzaszczyka. Być może zresztą polskiego Fiata 1100P rzeczywiście szykowano pierwotnie na obchody 30-lecia PRL, ale no niestety prace się przedłużyły. Moi drodzy, prace się przedłużyły. Udręczne szkice trzydziłowego nadwozia które ze względu na napięte terminy posłużyły, następnie bez szczegółowego projektu do budowy prototypu, wykonał nie kto inny jak pracujący w FSO stylista inżynier Zbigniew Watson. Poza niewątpliwą urodą, przywodzącą na myśl chociażby kreację kaloseria Bertone, projekt Watsona miał jeszcze jedną ważną zaletę. Elementy nadwozia były prawie płaskie, nie wymagały więc skomplikowanych prac blacharskich. No, włoską inspirację widać było także w konstrukcji auta. Wykorzystano w niej płytę podłogową jugosłowiańskiej zastawy 1100 p czyli licencyjnej odmiany Fiata 128, którą ze względu na usunięcie usztywniającej struktury dachu trzeba było wzmocnić dwiema belkami o przekroju prostokątnym. Wielu z Was, na pewno wielu ze słuchaczy, zna sportowego Fiata X1 przez 9, który nawiasem mówiąc także powstał jako daleko posunięta modyfikacja modelu 128. Pamiętam, miałem okazję oglądać ten tego Fiata na żywo, nawet mało brakowało, bym go nie kupił na początku lat 90. jako e, młody chłopak, ale skusiła mnie inna motoryzacja i kupiłem. W końcu garbusa, no ale ten Fiat był rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawy. Silnik wraz z całym układem napędowym i zawieszeniem przeniesiono przed tylną oś. O ile jednak X1 przez 9 był autem dwuosobowym, co pozwoliło wygospodarować obok silnika miejsce na zbiornik paliwa i koło zapasowe, to polskie kupę zaprojektowano jako auto typu 2 plus 2 z ławeczką dla dwójki pasażerów z tyłu. Koło zapasowe ulokowano więc z przodu w bagażniku, a zbiornik za tylną osią. Sprzecznie, no niestety, z zasadami bezpieczeństwa. W przestrzeni, która mogłaby służyć jako tylny bagażnik, umieszczona była chłodnica, którą Włosi wbudowali w Fiacie X1 na 9 w przednią część nadwozia. Sam silnik polskiego Fiata 1100P pochodził także z zastawy 1100P. No, miał niezbyt dużą moc, bo tylko 55 koni, i był zblokowany z czterobiegową skrzynią przekładniową. Pozwalało to na osiągnięcie prędkości, no, może niewygórowanej, bo tylko 140 km na godzinę. Kilka przerwy dla Państwa, a za chwileczkę, za moment, wracamy do naszej opowieści o Fiacie. Wracamy do naszego zapomnianego polskiego Fiata. Przypomnę tylko, że w roku 1974 zakłady FSO zaprezentowały prototypowy samochód sportowy polski Fiat 1100 PQP. Futurystyczny, pomalowany na żółto pojazd. W niczym nie przypominał innych aut jeżdżących wówczas po polskich drogach. No niestety, ówczesne władze nie dopuściły do jego produkcji a jedyny zbudowany prototyp zezłomowano. W 1973 roku właśnie inżynier Zbigniew Watson, pracujący w fabryce samochodów osobowych w Warszawie, rozpoczął prace projektowe nad nowatorskim samochodem sportowym. Miał on pokazać możliwości polskiego przemysłu motoryzacyjnego, a pod względem designu miał dorównywać światowej czołówce, m.in. lotusowi Esprit, zresztą bardzo do niego podobnego. Efektem było powstanie polskiego fiata 1100 coupé. Samochód wyglądał bardzo nowocześnie, i wręcz futurystycznie, ale w znacznej części składał się z podzespołów pochodzących z różnych seryjnie produkowanych aut. Jak już wspomniałem, napęd stanowił rzędowy silnik czterocylindrowy o mocy 55 koni mechanicznych i pojemności 1,1 litra pochodzący świata 128, z którego zapożycono wówczas zawieszenie tylne. świata 125P zapożyczono przełączniki dźwigniowe, świateły kierunkowskazów, pedały, lusterkowsteczne, popielniczkę, cięgna sterowania gazu i ssania, podłokietnik, lampy zewnętrzne, układ hamulcowy i zawieszenie kół przednich. Klamki pochodziły natomiast z świata 132, a kierownica świata. X1 przez 9. na nadwozie mieściło czterech pasażerów, silnik umieszczono z tyłu, natomiast z przodu schowano koło zapasowe i niewielki bagażnik. Ciekawym rozwiązaniem było zamontowanie chowanych świateł z przodu, a samochód wyposażono w czterobiegową skrzynię biegów. Jak przystało na samochód koncepcyjny, całość wykonano bardzo starannie, no chcąc pokazać umiejętności i możliwości polskich konstruktorów. Niestety wiele do życzenia pozostawiały osiągi. Prędkość maksymalna przy masie samochodu wynoszącej 900 kg to zaledwie 140 km na godzinę, no i spalanie na poziomie około 8 litrów na 100 km. Dodatkowo znaczna szerokość pojazdu w połączeniu z małym rozstawem osi sprawiały, że Fiat był nadsterowny. Od samego początku pewne było jednak jedno, że Fiat nie wejdzie do produkcji, przede wszystkim nie było zapotrzebowania na taki samochód na polskim rynku, a eksport nie wchodził w grę z powodów politycznych oraz no niestety sporej konkurencji. Dodatkowo, polskie władze nie patrzyły przychylnym okiem na tak futurystyczny, innowatorski projekt. Po kilku pokazach, w trakcie których samochód naprawdę zrobił furorę, podjęto decyzję o jego zniszczeniu. Pod koniec lat 70. po Fiacie 1100 kupę pozostały już tylko wspomnienia i kilka zdjęć, które mogą Państwo zobaczyć na Facebooku. Prototyp był ciekawy. Używając branżowej terminologii show car, pracownicy biura konstrukcji nadwozi zastosowali w aucie mnóstwo elementów wyposażenia z samochodów seryjnych. Takich jak reflektory i tylne światła, podobnie jak przednie zawieszenie, hamulce, akumulator i wiele detali w kabinie, zapożyczono z tak zwanego dużego Fiata. Elektryczny mechanizm podnoszenia i chowania reflektorów pochodził z Fiata X1 na 9, podobnie jak kierownica. Koła wzięto z polskiego Fiata 125P Monte Carlo, a klamki zewnętrzne z Fiata 132. Zewnętrznie Samochód prezentował się doskonale, gorzej było z wykończeniem wnętrza, w którym na każdym kroku widać było brak fachowej rzemieślniczej ręki. Jak się prowadził ten samochód? Otóż wykazywał nadsterowną charakterystykę prowadzenia, właściwą pojazdą z tylnym układem napędowym. Ta opinia budzi pewne wątpliwości, bo prototyp z FSO był bowiem takim klasycznym autem. Z silnikiem umieszczonym centralnie, co jak wiadomo zapewnia neutralne zachowanie na zakrętach. Być może zastrzeżenia wynikały ze wspomnianych niedoróbek prototypu, czyli ulokowania zbiornika paliwa i chłodnicy za tylną Osią. O wiele ważniejsze wydaje się jednak co innego. Porównując kształty i detale polskiego fiata na 1100P z późniejszym o kilka lat polonezem, łatwo można zauważyć, że wbrew potocznej opinii to właśnie skromny projektant z warszawskiej fabryki, a nie sławny Giorgio Giugiaro, był prawdziwym twórcą nadwozia flagowego samochodu Polski Ludowej. Zatem spóźnione gratulacje, panie Zbigniewie. Tak ostatnio, moi drodzy, rozprawialiśmy głównie o samochodach seryjnych, z FSO. Tym razem wyjątkowo odstąpiłem troszeczkę od zasady przestawiania samochodów produkowanych seryjnie i opisujemy taki pojazd prototypowy, wykonany w jednym egzemplarzu. Tak został wykonany właśnie Fiat. No zostały po nim zdjęcia. Rzeczywiście może ktoś z pasjonatów, skoro stworzono kopię FSO Syrena sport, czy też inne. Może ktoś z pasjonatów stworzy taką, takie auto. No przecież podzespoły są do, do kupienia jeszcze nawet w tej chwili. Chodzi tutaj o Fiata 128 i poszczególne elementy chociażby z innych Fiatów, więc ta bardzo oryginalna konstrukcja fabryki o pięknej, niskiej, sportowej sylwetce. No ta linia nadwozia rzeczywiście nie ustępuje tym, które były rysowane przez Giugiaro, Farinę i innych włoskich mistrzów. E, tak jak wspomniałem, konstrukcja nadwozia była sztywna dość, dlatego że stworzono tam, wzmocniono je dwiema belkami podłużnicowymi, podłużnymi o przekroju zamkniętym. E, ta rzucająca się na zdjęciach czarna listwa biegnąca po obwodzie pojazdu w wersji prototypowej Wykonana jest z tworzywa, ale w orzach seryjnych przewidowano inny materiał, gumę, miała ona spełniać rolę zabezpieczenia, zabezpieczenia pojazdu przed skutkami ewentualnego zderzenia. Ciekawym, takim unikatowym rozwiązaniem w polskim samochodzie są chowane reflektory przednie. One były także już co prawda w ogarze. Sterowanie reflektorów, których Lampy pochodzą z dużego Fiata, z Fiata 125P. Odbywa się elektrycznie, odbywało się elektrycznie z miejsca kierowcy. Niemniej oryginalnym rozwiązaniem była pojedyncza wycieraczka szyby przedniej, umieszczona środku dolnej krawędzi szyby. Ruchy wycieraczki połączone były ze spryskiwaczem szyb. Wycieraczka miała aż pięć różnych szybkości pracy. Wyboru prędkości pracy wycieraczki dokonywało się bardzo łatwo. Przez obrócenie pokrętła znajdującego się w desce rozdzielczej z prawej strony kierowcy do budowy prototypowego polskiego Fiata. Jak już powiedziałem, wykorzystano wiele zespołów i części pochodzących z wytwarzanych w FSO samochodów licencyjnych i innych włoskich Fiatów. Tutaj nie będziemy się już powtarzać, moi drodzy. W każdym razie. Wrócimy na chwileczkę do wnętrza tego prototypowego pojazdu. Deska rozdzielcza wykonana jest z tworzywa sztucznego. Oprócz omawianych cięgien i przyłączników umieszczono tutaj dwa okrągłe wskaźniki, szybkościomierz i obrotomierz, jak przystało na sportową wersję nadwozia. Polski fiat 1100 coupé ma dwa bardzo wygodne miejsca z przodu. No i mało miejsca z tyłu, gdzie tylko wygodnie może być dla dwojga dzieci. Fotele przednie, oczywiście indywidualne, sportowego, kubełkowego kształtu, miały regulację ustawienia wzdłuż nadwozia oraz pochylenia oparcia. Pozycja za kierownicą była wybitnie sportowa. W przeciwieństwie do wygodnego umieszczenia kierownicy, dźwignia zmiany biegów jest, była no, umieszczona zbyt blisko kierowcy. Samochód, jak już powiedziałem, wykazuje nadsterowną charakterystykę prowadzenia, właściwą pojazdą z tylnym układem napędowym. Źródłem napędu prototypowego pojazdu jest silnik samochodu Fiat 128, ale ten silnik umieszczono nie z przodu, jak to ma miejsce w Fiacie, lecz z tyłu poprzecznie i obrócony jest w porównaniu z Fiatem 128 o kąt 180 stopni. Znajduje się więc tuż przed osią Tylną z prawej strony, przekładni głównej, natomiast chłodnica znalazła się za osią tylną z lewej strony. I tutaj można mieć też zastrzeżenia co do usytuowania zbiornika paliwa. Znajduje się on w mało bezpiecznym miejscu za tylną osią z prawej strony, blisko tylnej ściany nadwozia. Bagażnik umieszczono w przedniej części pojazdu. Pojemność bagażnika jest bardzo mała, co spowodowane jest niską opadającą ku przodowi. Linią na jak również ulokowaniem w tym bagażniku koła zapasowego. No ale to samochód sportowy, więc nie wymagajmy zbyt wiele. Prezentując publicznie tę prototypową wersję udanego samochodu sportowego, własnej konstrukcji, Warszawska FSO podała, tak jakby do wiadomości, że nie tylko wytwarza samochody według zagranicznej licencji, lecz prowadzi także pracę, własne, konstrukcyjno-badawcze. Prace te, choć nie zawsze muszą kończyć się wprowadzeniem do produkcji seryjnej nowego pojazdu, własnej konstrukcji, świadczyły o możliwości udoskonalania przez fabrykę we własnym zakresie wyrobów licencyjnych. No szkoda, moi drodzy, że ten pojazd nie wszedł do produkcji. Przypomnę jeszcze tylko jego dane techniczne na koniec nadwozie samonośne, dwudrzwiowe. Dwa miejsca z przodu plus dwa miejsca z tyłu na ławeczce, silnik czterosów, czterocylindrowy rzędowy umieszczony poprzecznie z tyłu, napędzający koła tylne, nadwozie samonośne, drzwiowe. Średnica cylindra 80, skok tłoka 55,5, pojemność skokowa 1116 cm3, moc maksymalna 55 koni przy 6000 obrotów na minutę, stopień sprężania 8,8. Skrzynia przekładniowa czterobiegowa, zsynchronizowana, sterowana krótką dźwignią umieszczoną w podłodze, zawieszenie przednie, wahacze poprzeczne, sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe i stabilizator, a zawieszenie tylne, kolumny amortyzatorów teleskopowych ze sprężynami śrubowymi, wahacze skośne, hamulce hydrauliczne, przednie i tylne, tarczowe, hamulec ręczny, mechaniczny na koła tylne, ogumienie o rozmiarach 165 SR-13, Masa własna około 900 kg, prędkość maksymalna 140 km na godzinę i zużycie paliwa około 8 litrów na 100 km. Tak to wyglądał ten nasz wspaniały prototyp, wspaniały żółty prototyp. Teraz można go tylko oglądać na pozostałych archiwalnych zdjęciach, moi drodzy. No cóż, tak to potoczyła się historia bardzo ciekawego prototypu. To wszystko, co dla Państwa dzisiaj przygotowałem.